podejmowane są decyzje, a jeżeli jest źle, bo jest źle, to wtedy próbujemy coś robić. Jak podkreślali ministrzy skarbnicy, jeśli nie nastąpią zmiany, wykonanie budżetów i realizacja zadań przez miasta i gminy w przyszłym roku graniczyć będzie z cudem. Poznań, Krzysztof Grządzielski, Radio Z. Posłowie zdecydują dziś o lustracji blisko 40 tysięcy urzędników. Zmiana ustawy o służbie cywilnej ma pozwolić na prześwietlenie osób urodzonych przed 1 sierpnia 72 roku. Ci, którzy współpracowali z SB, będą usuwani ze stanowisk w ciągu 15 dni i dostaną wilczy bilet na pracę w jakimkolwiek urzędzie publicznym. PiS powinien najpierw zrobić porządki w swoich szeregach, przekonuje Marcin Kierwiński z Platformy. Jeżeli partia władzy chce kogoś lustrować, to powinna zacząć od siebie. Ja proponuję, żeby pan poseł Kaczyński zaprosił pana Piotrowicza, pana Kryża i tego typu straszne postacie, które źle zapisały się w historii Polski. Wszystkie oświadczenia lustracyjne sprawdzi IPN. Będzie miał na to 5 miesięcy. Jeśli posłowie odrzucą dziś senackie weto do ustawy, to trafi ona do prezydenta. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej trafi 12 dzieci z rodziny zastępczej w Łęgowie w Wielkopolsce. Zdecydował sąd. Zostały już przesłuchane. Miały być ofiarami przemocy ze strony opiekunów, mężczyzny i kobiety. Zabrakło odpowiedniej weryfikacji, kto może zostać rodziną zastępczą, mówi pedagog profesor Marek Konopczyński. Powinno się starannie dobierać kandydatów do takich rodzin. Ten system opieki, te wszystkie ośrodki pomocy społecznej, one są urzędnicze. Tu nie chodzi o kontrolę, tu chodzi o wsparcie rodziny. A pod pojęciem wsparcia również mieści się pewien monitoring zachowań. Dzisiaj ze szpitala wychodzi dwoje ostatnich dzieci, które zostały jeszcze na obserwacji. Teraz już rozmowa z naszym popołudniowym gościem. Zaprasza i pyta Beata Lubecka. Dzień dobry, zapytam, a rzecz jasna, Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości ambasador Polski w Kanadzie, jest z nami. Dzień dobry, w wersji online. Dzień dobry, gdzie pan jest, proszę powiedzieć. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Jestem w Krośnie Odrzańskim, gdzie badamy sprawę zatrucia Odry sprzed roku, ale niestety grozi nam powtórka, bo złote algi już się pojawiły, zasolenie od góry biegu rzeki niestety postępuje. No to nie powitał mnie pan z dobrą wiadomością na dzień dobry, a informacja, o której teraz powiem, no też nie napawa optymizmem, wręcz przeciwnie, i zapewne pan mógł o tym słyszeć, że wyrok 8 lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta został utrzymany przez Sąd Najwyższy Białorusi. Apelacja została odrzucona, zresztą odbywała się za zamkniętymi drzwiami i jest już zapowiedź ze strony szefa MSWiA, że będą sankcje. W poniedziałek poznamy listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Łukaszenki, którzy są odpowiedzialni za represje polityczne, w tym represje wobec Polaków. Czy to jest odpowiednia reakcja? Tak, myślę, że to jest dobra reakcja. Dobrze by było też, żeby Polska była w stanie przekonać grona międzynarodowe, w których jesteśmy, Unię Europejską, być może Sojusz Północnoatlantycki, do podobnych sankcji. Andrzej Poczobut, którego znam jeszcze ze wspólnej pracy w dziennikarstwie, jest w tej chwili niestety zakładnikiem zbrodniczych rządów Łukaszenki. Jeszcze jedna uwaga. No dobrze by było, żeby rząd PiSu był w tej antyłukaszenkowskiej retoryce i działaniach, w tej chwili już działaniach, konsekwentny. No, pamiętamy wszyscy przymilanie się do Łukaszenki w pierwszych latach ich rządu, ale też niestety ostatnie, bo sprzed 2 lat, próby podsłuchiwania spotkań liderki opozycji białoruskiej Swietłany Cichanouskiej z liderami opozycji, z panem wówczas szefem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką, czy z panem Simoniakiem. No to jest haniebne i oby ta antyłukaszenkowska dzisiaj postawa rządu PiSu była trwała. Straszne jest, jak pomyślimy o tym, że Andrzej Poczobut będzie musiał odbywa karę w kolonii karnej w zaostrzonym rygorze. Ja patrzę na zdjęcia, które raz na jakiś czas się pokazują i pamiętam go, kiedy był dziennikarzem, z którym dość często rozmawiałem przez telefon, a czasem się widywaliśmy. No to jest niestety w tej chwili strasznie zmaltretowany człowiek fizycznie, na szczęście nie duchowo. Jest nadal, widzimy to po jego wystąpieniach, przemycanych informacjach, nadal człowiek ogromnej wiary w to, że jego kraj, czyli Białoruś, w końcu uzyska demokrację, a jego kraj pochodzenia narodowego, czyli Polska, o nim nie zapomni. Myślę, że
obie te sprawy się spełnią. Człowiek prawdziwie niezłomny, tak można powiedzieć. Sejm będzie dziś głosować, nie wiem, czy już zaczęły się głosowania, czy według planu miały się zacząć, będzie głosować w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania rosyjskich wpływów w polskiej gospodarce. No, Senat, jak wiadomo, odrzucił ten projekt. No, wynik raczej jest przesądzony i komisja powstanie. W dodatku będzie musiała pracować w jakimś szaleńczym tempie. A co zrobi pana zdaniem prezydent? No, bo jeśli ten projekt zostanie przyjęty przez większość sejmową, no to wtedy już jest piłka po stronie prezydenta. Ja powiem tak, to jest projekt bolszewicki, przypominający, i tutaj ja rzadko sięgam do tego typu porównań, bo uważam, że należy je miarkować i stosować tylko wtedy, kiedy są prawdziwe, ale w tym wypadku są prawdziwe. Kiedy w 2012 roku, mówię o porównaniach do Białorusi właśnie i do Rosji, kiedy w 2012 roku Putin przegrał, a sfałszował wyniki wybory prezydenckie, powołał tego typu właśnie komisje administracyjne, nie sądy i nie komisje parlamentarne, tylko komisje administracyjne, żeby oznaczać swoich przeciwników mianem obcych agentów, czy agentów obcych państw. Potem to samo powtórzył Łukaszenko. W tej chwili sięga po takie coś znowu przed wyborami PiS po to, aby liderów opozycji, prawdopodobnie chodzi głównie o Donalda Tuska, po pierwsze ciągać przed jakimiś sądami kapturowymi ustalonymi przez jednego z liderów partii rządzącej, czyli premiera de facto, i ciągać ich po godzinami po pisowskich mediach, urządzać show skierowanym przeciwko opozycji, a być może również pozbawić prawa startowania w wyborach, tak jak właśnie to robi Putin i Łukaszenka. No ale teoretycznie prezydent mógłby to zablokować, gdyby na przykład nie podpisał tej ustawy i skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym, bo może też podpisać i skierować do Trybunału Konstytucyjnego. I ja obstawiam, że tak może być. Powiem najdelikatniej, jak potrafię, jeśli pan prezydent Duda myśli o karierze w przyszłości, po tym jak za dwa lata przestanie być prezydentem, międzynarodowej w instytucjach demokratycznych, tego typu bolszewickich ustaw nie powinien podpisywać. Bardzo mocnego określenia pan użył, uzasadniając to, dlaczego tak się właśnie stało. Dzisiaj Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówi tak, no jeśli pan Donald się tak bardzo tego przestraszył, to chyba ma coś za uszami. To jest typowy pisowski, insynuacyjny wist. Nie ma... Znaczy, jest absolutnie proste i oczywiste, że skoro PiS 3-4 miesiące przed wyborami próbuje taką absolutnie niezgodną z prawem komisję zmontować, to chodzi o wybory, o nic innego. O to, żeby osłabiać opozycję i jej liderów. Ale w Sejmie dziś na przykład nie będzie głosowania w sprawie innej ważnej sprawie dla Prawa i Sprawiedliwości, nad zmianami w Trybunale Konstytucyjnym, bo Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło poprawkę, która ma wydłużyć o tydzień vacatio legis. No i w związku z tym projekt wraca do komisji. To taka zasłona dymna, że jednak nie ma zgody, od dawna nie ma, ale że akurat w tej sprawie nie ma zgody z suwerenną Polską, że suwerenna Polska, ziobryści nie chcą poprzeć jednak tej ustawy, bo nie dogadali się w jakichś sprawach? Tak, jestem przekonany, że... Znaczy, o co chodzi w tej całej sprawie? Chodzi o to, żeby Polska wreszcie po 2 latach, kiedy nie dostaje 170 miliardów z KPO, pieniędzy unijnych, które są nam niezwykle potrzebne, które należą nam się jak psu zupa, a nie dostaje tylko dlatego, że PiS nie chce odpuścić w upartyjnianiu sądów i braniu ich za... Przepraszam za wyrażenie, za twarz. W tej chwili jest jakaś tam nadzieja, że można to zrobić, ale jest to blokowane w Trybunale Konstytucyjnym, który, jak wiemy, jest skrajnie upolityczniony, ale podzielony na część stricte czysto pisowską i część związaną z solidarną, przepraszam, suwerenną w tej chwili Polską. I w tej chwili mamy do czynienia z targiem politycznym. Pan Ziobro szantażuje pana Kaczyńskiego, że nie zagłosuje za tym, jeśli nie dostanie iluś tam jedynek albo dwójek na wspólnych listach. To jest tak żenujące i tak
uderza wprost w największe interesy narodowe Polski, które polegają na tym, aby w tej chwili, w momencie spowolnienia gospodarczego, dostać te ogromne pieniądze, na które czekają polskie firmy, polskie rodziny i polskie samorządy, że powiedzieć słowo żenada to jest mało powiedzieć. To jest zdrada interesów narodowych. A czy próba odwołania ministra Błaszczaka to granie w orkiestrze Putina? Ale to już zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej, zresztą szef reprezentacji tegoż klubu w Senacie i w przeszłości ambasador Polski w Kanadzie, ale także dziennikarz, o czym powinnam była też przypomnieć, ale zresztą pan sam o tym przypomniał przy okazji właśnie, że znaliście się z Andrzejem Poczobutem. Jest też wniosek opozycji, właśnie ma być, no bo miał być, ale jeszcze chodzi o, żeby zebrać więcej podpisów w sprawie odwołania ministra Błaszczaka, ale czy to jednak nie jest trochę sztuka dla sztuki? No bo minister Błaszczak nie zostanie odwołany. No to tego możemy być pewni, że już tutaj to w ogóle absolutnie będzie, można powiedzieć, no będą zwarte szyki, jeśli chodzi o tak zwaną zjednoczoną prawicę. Ja pani powiem tak, jeśli chodzi o tą zwartość obozu PiSu, bo tak trzeba to nazywać, to bywa z tym, jak wiemy, różnie, a nie tylko prawem, ale obowiązkiem opozycji jest atakować rząd wtedy, kiedy on działa wbrew interesom kraju i składać tego typu wnioski o odwołanie ministrów wtedy, kiedy oni zachowują się tak fatalnie, żeby nie powiedzieć w sposób tchórzliwy, jak pan minister Błaszczak w sprawie swoich krętactw wokół tego, skąd się wzięła, dlaczego nie szukano, jakie są wnioski ze sprawy rakiety rosyjskiej, która spadła pod Bydgoszczą. Radosław Fogiel dzisiaj mówi w jednym z wywiadów, że to jest granie w orkiestrze Putina. I stąd było moje pytanie. No, próba odwoływania ministra obrony narodowej, kiedy wojna za naszą wschodnią granicą. Jeśli by ten minister obrony spełniał swoje obowiązki tak, jak należy, czyli nie udawał, że winni są wojskowi i generałowie, nie zrzucał na nich odpowiedzialności za to, że przez pół roku w Polsce nikt nie szukał rakiety, której nie wiedziano, czy jest uzbrojona, czy jest nieuzbrojona, ale która było wiadomo, że przeleciała nad kilkuset kilometrami terytorium Polski i spadła koło Wielkiego Miasta, a poza tym żądając odwołania swoich najwyższych rangą podwładnych przez prezydenta, potem dostał od tego prezydenta klapnięcie może nie pięścią, ale plaskaczem w twarz i powiedzenie nie, ja ich nie odwołał, ale sam nie ma honoru, żeby z tego wyciągnąć jakieś wnioski, no to trzeba tego typu ludzi z rządu Rzeczpospolitej dla dobra Rzeczpospolitej, bezpieczeństwa nas wszystkich przynajmniej próbować usunąć. Wydaje mi się to jednak nieprawdopodobne, że do tego nie dojdzie. I jest też wniosek PSL-u o to, żeby na kolejnym najbliższym posiedzeniu Sejmu minister Błaszczak złożył informację w sprawie okoliczności naruszania polskiej przestrzeni powietrznej i co zrobiło w tej sprawie MON. Informacja w trybie niejawnym. Czy taka informacja by się przydała? Przydałaby się. Pytanie tylko, czy rzeczywiście minister Błaszczak takich informacji udzieli. No ależ pani redaktor, przecież była próba dokładnie zrobienia tego na komisji. No ale pan minister Błaszczak tłumaczył, że generalnie to jest bardzo nieodpowiedzialne, bo wtedy się zdradza informacje klauzulowane. To jest człowiek, ja to słyszę nie tylko z kręgów politycznych, również pisowskich, ale także niestety z kręgów wojskowych, bez wchodzenia w szczegóły, bo rzeczywiście sytuacja międzynarodowa jest delikatna, że to jest człowiek, powiedziałbym, jak na skalę wyzwań tego stanowiska w chwili obecnej, niespecjalnie kompetentny i cały czas używam bardzo dyplomatycznego języka i nadzwyczaj mało komunikatywny także z tymi, którymi ma dowodzić.
A co pan na to? Mówi Paweł Kukiz. Dzisiaj w jednym z programów, chyba w Radiowej Trójce, mówi, że nie expressis verbis, ale taka była wymowa, że każdy, kto zagłosuje, czy też głosuje na Tuska, jest frajerem. Ja bym bardzo chciał, żeby pan Kukiz, który tylokrotnie złamał wyborcom dane przez siebie słowo, zniknął raz na zawsze z polskiej polityki. Mam głęboką nadzieję, że wyborcy zrobią to już za kilka miesięcy w październiku. To się okaże, no ale wszystko na to wskazuje, że Paweł Kukiz wystartuje razem z PiS-em do wyborów. Łamiąc kolejną obietnicę, którą dał wyborcom, tak, owszem. No, z drugiej strony można powiedzieć, że Platforma Obywatelska też swego czasu obiecywała na przykład 3 razy 15, czyli 15% PIT, VAT i CIT. I co? I nic. Mówi pani o programach sprzed ponad 20 lat, no, które częściowo były realizowane, a częściowo były zmieniane. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wypowiedziami sprzed 2 lat polityka, który powiedział, że nigdy w życiu nie wstąpi ani nie będzie na listach PiS-u, a w tej chwili tak robi. No to co jeszcze powiedział Paweł Kukiz, że Tusk bardzo głośno mówił o konieczności zmian ustrojowych, o państwie obywatelskim, z referendami, z ordynacją większościową. Oszukał mnie. Naprawdę nie wiem, kiedy pana Kukiza oszukał Donald Tusk. Nie sądzę, żeby panowie mieli jakieś bliższe kontakty, zwłaszcza w ostatnich latach. No w ostatnich może nie, ale wcześniej chyba tak. Decydują wyborcy i myślę, że to będzie bardzo dobry wyrok zarówno dla Donalda Tuska, jak i dla nas, czyli dla Platformy Koalicji Obywatelskiej. No może to i dawno było, ale Platforma też obiecywała i Donald Tusk też, że zlikwidowany zostanie Senat, nomen omen, którym pan zasiada. Senat jest. Póki co i trzyma się dobrze. Nic nie wskazuje, że Senat zostanie zlikwidowany. Za to słyszymy, że do Senatu chciałby wystartować, też będzie startować Ryszard Petru. Powitałby pan go z otwartymi ramionami, bo rozumiem, że pan też będzie startował do Senatu, tak? Ponownie, czy raczej może chciałby pan się przesiąść do ław sejmowych? Toczone są na ten temat rozmowy między innymi z Donaldem Tuskiem. Nie wykluczam ani jednego, drugiego. W tej chwili jeszcze decyzji nie ma. Jeśli chodzi o kandydaturę pana Ryszarda Petru, z tego co wiem, nikt na razie, jeśli chodzi o rozmowy w pakcie senackim, go nie zgłosił. Chyba, że to się stało jakoś w ostatnich dniach, kiedy, jak mówię, jestem w Lubuskim i zajmuję się nieco innymi sprawami. W jutrzejszej Gazecie Wyborczej, chociaż już można to przeczytać w internecie, ukaże się wywiad z byłym szefem służby kontrwywiadu wojskowego generałem Januszem Noskiem, który zresztą został zdymisjonowany w 2013 roku przez Donalda Tuska na wniosek wcześniejszy ówczesnego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. I były szef SKW stawia bardzo mocną tezę, że PiS jest przesiąknięty agenturą rosyjską. Mocna teza. W sprawach, a trochę o nich też wiem z racji już ponadrocznej pracy Komisji Pegasusa w Senacie, w sprawach tak delikatnych chcę jasno powiedzieć, że mówię tylko w 100% to, co wiem. I nie powtórzyłbym tej tezy, że PiS jest w sposób bardzo mocny zinfiltrowany przez agenturę rosyjską. Z całą pewnością niektóre powiązania, kontakty polityków PiS-u, między innymi Antoniego Macierewicza, są bardzo niepokojące. Ale to, co można na 100% powiedzieć, to, że PiS krok po kroku albo wprowadza, albo próbuje wprowadzać rozwiązania autorytarne, dyktatorskie, które mają swój pierwowzór w Moskwie oraz sięga po takie same chwyty ciężkiej, hejterskiej propagandy, na przykład wobec Unii Europejskiej, wobec mniejszości, wobec fejków, że Unia Europejska zakaże jedzenia mięsa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
które znowu mają swój pierwowzór w Moskwie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No to samo mówi właśnie generał Nosek, ale mówi też, że możemy podejrzewać, że PiS jest przesiągnięte agenturą rosyjską, ale dopiero profesjonalne i apolityczne służby będą mogły to zweryfikować, więc pada pytanie Donaty Subotko, dlaczego w takim razie nie doszło do weryfikacji za czasów rządów PO-PSL i co odpowiada generał Nosek, że nigdy w wolnej Polsce nie było dobrego klimatu dla kontrwywiadu, żeby rozpracowywać agenturę wpływu w strukturach politycznych, ale jeśli Rosjanie mają swoją agenturę, to właśnie tam. I to lokowaną perspektywicznie. Może to ludzie pozyskani w latach 70., 80. Przez lata nic nie robili dla Rosjan, ale portfolio rosło i pyk. To tyle. Jeszcze raz powtórzę. Nie stosuję tego typu kategorycznych stwierdzeń, co pan generał. Być może wie więcej niż ja. To jest raczej prawdopodobne. Ale ja bym tego typu sformułowań nie powtórzył, natomiast wzorce zachowań, wzorce budowania modelu państwa, odchodzenia od demokracji, brania pod but wolnych mediów, wolnych sądów, absolutna dominacja polityki w strukturach państwa, rozmontowanie służby cywilnej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zrobił wcześniej, 10 lat wcześniej, Putin, oczywiście też Łukaszenka, Erdoğan, do pewnego stopnia, tylko do pewnego stopnia Orban, na przykład bardziej skutecznie, jeśli chodzi o media, ale mniej skutecznie, jeśli chodzi o gospodarkę, niż PiS. Te wzorce są jedne. Kiedyś nazwał Putin ten wzorzec suwerenną demokracją, czyli de facto brakiem demokracji, czyli dyktaturą. Niestety Kaczyński jest na tej samej ścieżce, ale w Polsce dzięki oporowi milionów ludzi jestem przekonany, że będzie można to zmienić i to zmienimy już w październiku w tych wyborach. No to się okaże, jak to mówiłem, bo jak to często pytani politycy o sondaże, że na przykład im nie idzie, to mówią, że najlepszym sprawdzianem jest zawsze po prostu to, ten przy urnie wyborcze. I rzeczywiście taki jest. To skoro pan wspomniał o Putinie, to wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, który też był premierem, prezydentem, Dmitriev Medvedev, który był z wizytą, czy też jeszcze jest w Wietnamie, zaczął ponownie grozić Zachodowi, stwierdził, że Europa oszalała i swoimi decyzjami zaognia sytuację. I teraz cytat z Medvedeva. Jeśli Zachód przekaże Ukrainie broń nuklearną, Rosja będzie musiała przeprowadzić uderzenie wyprzedzające. Czy takie stwierdzenie wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej bierze pan na poważnie, czy to jednak takie pochukiwanie? Li tylko. Raczej to drugie. To znaczy Medvedev po pierwsze jest postacią dość karykaturalną, komediową. To jest człowiek, który oczywiście stara się być kandydatem na następcę po Putinie, od którego jest ponad dekadę młodszy. Ale jednocześnie nie ma ani charyzmy, ani twardości, ani umiejętności, moim zdaniem, żeby tego typu ambicje zrealizować. W związku z czym od początku tej wojny to on najbardziej absurdalne, antyzachodnie pogróżki wobec Polski, wobec NATO, wobec Stanów Zjednoczonych, wobec samej Ukrainy wygłasza. Więc ja bym to raczej układał jako chęć pozycjonowania się na wewnętrznym, bardzo radykalnym, antyzachodnim rynku politycznym w Moskwie. No i przede wszystkim założenie tej pogróżki, którą on wypowiedział. Jeśli Zachód przekaże Ukrainie broń nuklearną, znaczy moim zdaniem to jest, nikt tego nie w tej chwili nie rozważa i to jest niezwykle mało prawdopodobne. Natomiast Rosja musi się liczyć z tym, że będzie odpowiedź Zachodu i co do tego też jestem głęboko przekonany, jeśli by to Rosja w konflikcie z Ukrainą podczas tej inwazji na niepodległy i suwerenny kraj pierwsza użyła taktycznej broni nuklearnej. Wtedy będzie odpowiedź za to. No ale będzie broń nuklearna taktyczna na Białorusi. Już prezydent Białorusi przecież Łukaszenka podawał agencja Reutera, że ten transfer taktycznej broni nuklearnej jądrowej z Rosji na Białoruś już się rozpoczął.
powiedzmy sobie szczerze, to jest symbol i zdarzenie, które dla nas jest niekorzystne, ale strategicznego znaczenia to nie ma, bo można zarówno wobec Ukrainy, jak i potencjalnie wobec któregoś z krajów NATO, chociaż to mi się wydaje skrajnie mało prawdopodobne, wystrzelić rakietę z pociskiem nuklearnym zarówno z Białorusi, jak i z terytorium Rosji. To jest raczej pokazywanie, że coś jeszcze możemy, mamy jakieś muskuły, proszę się nas nadal bać. Podczas gdy 15 miesięcy tej wojny pokazało, że rosyjska armia jest w stanie dużo, dużo, dużo gorszym niż się wszystkim wydawało i możliwości są takie, że na 40 parę rakiet kilka dni temu skierowanych na Kijów zestrzelono wszystkie, więc Rosja pręży muskuły i to jest oczywiście coś, co trzeba brać pod uwagę, ale ja osobiście uważam, że do konfliktu nuklearnego podczas tej wojny nie dojdzie. Przynajmniej w tej chwili jest to niezwykle mało prawdopodobne. Ostatnio na łamach Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z takim rosyjskim opozycjonistą, który w przeszłości był doradcą prezydenta Jelcyna, Leonid Gozman, i on jednak stawia tezę, że rosyjski dyktator przygotowuje się do wojny z Zachodem i że według niego żadne, czy to społeczne, czy gospodarcze trudności tego nie powstrzymają od realizacji swoich celów. I mówi tak, że Putin nigdy się nie zatrzyma, chyba że zostanie zatrzymany przez innych. W tej tezie jest tyleż samo prawdy, co moim zdaniem fałszu. To znaczy, prawda jest taka, że celem strategicznym Putina jest walka z Zachodem, osłabienie Zachodu i odzyskanie od Zachodu tych ogromnych ziem, które ZSRR, a potem Rosja w latach 90. geopolitycznie straciła na rzecz Zachodu, czyli de facto całej Europy Środkowej. Stąd przypominam w roku 21 w grudniu sławne warunki podane w liście do Amerykanów Ławrowa, które polegały nie tylko na tym, że Ukraina ma być podporządkowana, zwasalizowana przez Moskwę i nie ma wchodzić do struktur Zachodu, ale również, że wojska NATO mają się wycofać z Europy Środkowej. To jest ta prawdziwa część tej tezy, ale fałszywa polega na tym, że w najbliższym czasie, ja też czytałem ten wywiad, w najbliższym czasie albo nawet w najbliższych latach Putin będzie próbował rozpocząć jakiś konflikt z Zachodem. On jest na to za słaby. Szanowni Państwo, jeśli on nie jest w stanie krócej niż przez 9 miesięcy wziąć 70-tysięcznego miasta na wschodniej Ukrainie, Bachmutu, i traci przy tym być może 20, a być może 50-60 tysięcy żołnierzy, on w tej chwili nie jest w stanie rozpocząć żadnej poważnej ofensywy militarnej przeciw żadnemu krajowi NATO. Co innego działania dywersyjne, działania podprogowe, działania hybrydowe, to się dzieje cały czas z różnym skutkiem, ale oczywiście tak, Zachód, w tym niestety Polska, jest głównym celem Putina, a Ukraina jest tylko częścią tego celu. A czy słuchał pan ostatnio wystąpienie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłana Stefańczuka? Może pan się zapoznał, no bo to wystąpienie było w Sejmie. Nie tylko słuchałem, czy odtwarzałem sobie wczoraj, ale dzień wcześniej miałem sposobność się z nim spotkać w gronie senackim. Był marszałek Grodzki, marszałek Borusewicz, marszałek Kamiński i ja. Rozmawialiśmy godzinę, więc myślę, że to była dosyć taka poważna i konkretna rozmowa. No po tym wystąpieniu Rusłan Stefańczuk dostał owację na stojąco, ale też nawiązał do zbrodni wołyńskiej. Powiedział: rozumiemy wasz ból po stracie swoich ukochanych. Wszystkim potomkom składam wyrazy szczerego współczucia. Czy sądzi pan, że wymowa tego wystąpienia i wyraźne odwołanie jednak w takim, a nie innym tonie do zbrodni wołyńskiej, to
To było pokłosie tego, co wydarzyło się jednak kilka dni wcześniej. No, chodzi o ten zgrzyt między na linii powiedzmy MSZ a ambasador Ukrainy w Polsce, że najpierw rzecznik MSZ-u w wywiadzie w Onecie mówił o tym, że prezydent Zełenski powinien przeprosić za zbrodnię wołyńską, a z kolei ambasador Ukrainy w Polsce napisał na Twitterze, potem się z tego wycofał, wykasowano ten tweet, no, że jednak nie powinno się wywierać żadnej presji na prezydenta Zełenskiego. Czy to mogło mieć związek, czy też absolutnie nie należy wiązać tych dwóch wydarzeń? Myślę, że to miało związek i wszystko się zaczęło od... Znowu będę pobłażliwy i dyplomatyczny, od głęboko niefortunnej wypowiedzi niezbyt doświadczonego rzecznika MSZ-u. Ja pełniłem tę funkcję przez ponad 3 lata, więc trochę wiem, o czym mówię. Bo to jest absolutnie niewyobrażalne w stosunkach z jakimkolwiek przyjaznym państwem, a już toczącym śmiertelny bój o swoje istnienie z mocarstwem, jakim jest Rosja, z prezydentem takiego kraju, pouczanie go, co on powinien zrobić za 2 miesiące, bo przypominam, że chodzi o rocznicę, która będzie miała miejsce w lipcu, jest no, dyplomatycznie, politycznie, znowu będę się gryzł w język, niemądre. I sądzę, że najlepsze byłoby, żeby w tej chwili na te 1,5 miesiąca wszyscy w tej sprawie zamilkli, a na rocznicę Wołynia oczekiwałbym w scenariuszu optymalnym wspólnego oświadczenia prezydentów Polski i Ukrainy w tej sprawie. W scenariuszu też dobrym, jakichś wystąpień na wysokim szczeblu Ukrainy. Chociaż ja doceniam to, co już powiedział Stefańczuk, czyli de facto osoba numer 2 w państwie ukraińskim. Wczoraj w polskim Sejmie. Natomiast myślę, że właściwy czas na jakiekolwiek pełne, ostateczne tego typu wystąpienia, podobnie jak to zrobił wiele lat temu prezydent Juszczenko na taką rocznicę, to będzie czas właśnie lipcowych rocznic, tych dni, kiedy rzeź wołyńska się zaczęła. Ale pamiętamy takie wypowiedzi, czy też wpisy gloryfikujące Stepana Banderę. Czy to, no teraz to jest wiceszef ukraińskiego MSZ-u, a wcześniej ambasador Ukrainy w Berlinie Andrzej Melnik wypowiadał się w takim tonie o Banderze. Czy też mer Lwowa, skądinąd człowiek od bardzo odważny, Andrzej Sadowy. No też widać, że... No, on chyba jeszcze nawet wypowiedział się w jeszcze mocniejszym tonie, więc no, niektórzy mogą się czuć tutaj skonfundowani. Mówię tak, po stronie ukraińskiej z całą pewnością było parę, właściwie panie w całości listę ich wyliczyła, bo przecież nie będziemy się odnosić do jakichś internetowych wpisów pomniejszych polityków czy takich, którzy nie pełnią funkcji państwowych. Po pierwsze, to historia w tej chwili musi być siłą rzeczy. Trzeba o niej pamiętać, ale to nie jest w obliczu tej wojny, w której interesy Polski i Ukrainy, podkreślam, nie tylko moralny odruch Polaków, wspaniały sprzed 15 miesięcy i właściwie cały czas od czasu lutego zeszłego roku, ale też realne interesy bezpieczeństwa, interesy strategiczne obu państw są tożsame i o tym musimy głównie rozmawiać. Natomiast powiem po drugie, znaczy ja znam Ukrainę, ja znam ukraiński, uczyłem się właśnie w tym Lwowie, w którym się Banderę, przynajmniej spore środowiska rzeczywiście czczą. Bandera nie jest dla Ukraińców, nawet tych z zachodu, a tych ze środkowej Ukrainy czy wschodniej to już w ogóle. Oni często w ogóle o tym nie wiedzą. Symbolem walki z Polakami, jak nam się wydaje, czy wielu z nas, tylko symbolem walki z Sowietami i z Rosjanami, z Moskalami, jak oni mówią. Bo dla nich jest to patron, przywódca, do pewnego momentu dowódca, chociaż
wówczas był na Zachodzie, partyzantki antysowieckiej, która w latach 40. aż po wczesne lata 50. była aktywna głównie w zachodnich prowincjach, obwodach Ukrainy, w obwodzie lwowskim na Wołyniu i tak dalej, koło Iwana Frankowska, czyli Stanisławowa i tak dalej. To jest dla Ukraińców symbol walki z Sowietami, natomiast naszym obowiązkiem, uważam, dla prawdy historycznej, obowiązkiem moralnym jest im przypominać, że nie była to świetlana postać, ponieważ rzeczywiście to on wydał polecenia. Wymordowano kilkadziesiąt tysięcy, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Oczywiście. My to musimy spokojnie z Ukraińcami o tym rozmawiać, natomiast to nie powinno przesłaniać tego, że obecnej sytuacji strategicznej, agresywnej Rosji, jeszcze raz powtarzam, agresywnej nie tylko wobec Ukrainy, ale również wobec Polski i całego Zachodu. Interesy Polski i Ukrainy są zbieżne i o historii nie można zapominać, ale głównie rozmawiajmy o tym, jak zachować bezpieczeństwo i przeciwstawiać się agresywnej Moskwie. To zmieniając zupełnie temat, czy wybiera się pan na marsz 4 czerwca? Oczywiście. Nie sam, tylko z dwoma autobusami, które przywożę z Poznania i okolic. A kto za to płaci? I myślę, że to będzie. Częściowo to jest składkowe, częściowo ja lub moi przyjaciele będziemy też na to łożyć. Ja myślę, że to będzie ogromna demonstracja na rzecz Polski demokratycznej, uśmiechniętej, europejskiej, prawdziwie wolnej, no właśnie takiej, która nie ma twarzy pana Czarnka czy pana Macierewicza, tylko tych tysięcy, jestem przekonany, że dziesiątków, a może setek tysięcy ludzi, którzy 4 czerwca w Warszawie będą maszerować. No ale nie wybierają się byli prezydenci, prezydent Kwaśniewski czy też prezydent Komorowski. Nie czuje się pan rozczarowany? Czy też po prostu uważa pan, że nie ma to żadnego znaczenia? Jeśli chodzi o te skądinąd zasłużone dla historii Polski postaci, to nie sądzę, żeby ich obecność lub nie wpłynęła na frekwencję. Ja widzę, wie pani, ja byłem w ostatnich tygodniu, od zeszłego czwartku byłem najpierw na Pomorzu, potem na Warmii i Mazurach, tuż przy granicy rosyjskiej w Kętrzynie, a teraz jestem w Lubuskim. No, przy okazji oczywiście spędziłem kilka dni w Poznaniu i wszędzie to będą tysiące autokarów, wypraw pociągiem tam skąd się da i samochodów osobowych, które będą wjeżdżały 4 czerwca od samego rana do Warszawy. Myślę, że to będzie największa demonstracja w historii Polski po 89. Pytanie od słuchacza. Dlaczego Senat przeciąga rozpatrywanie projektów ustaw? Może Senat jest niepotrzebny, zbędny? Wręcz przeciwnie. W niektórych wypadkach, znaczy nigdy nie jest tak, że my cokolwiek przeciągamy. Mamy. No tak, ale często, ale wykorzystujecie to, jednak te 30 dni. Tak, no, to jest ustawowy miesiąc i czasem z tego korzystamy. To zresztą wynika zazwyczaj nie z żadnej woli politycznej, tylko z rozkładu posiedzeń, że czasem pracujemy nad ustawami 14, czasem 20, czasem 26, 7 dni, ale przynajmniej w jednym wypadku uważam, że zrobiliśmy absolutnie ważną dla Polski, dla polskiej demokracji robotę wtedy pracując, realnie pracując, bo to było wiele posiedzeń, kilku komisji senackich, robotę, czyli rozpatrując przez 27 czy 28 dni ustawę o wyborach kopertowych. Wyobraźcie sobie państwo, co by było, gdyby wtedy samorządy w środku pandemii udostępniły listy wyborców Państwowej Komisji Wyborczej, do czego zmuszał je PiS, a Senat przegłosował na baczność, tak jak Sejm, tę ustawę. Ile by było oskarżeń o nielegalny wybór prezydenta przy robieniu w takim tempie najważniejszych wyborów w państwie i w niewyobrażalnym pisowskim bałaganie.
Jestem przekonany, że myśmy wtedy de facto opóźniając te wybory o 2 miesiące, ale powodując, że one się mogły normalnie odbyć, a nie w warunkach korespondencyjnych, dobrze się przysłużyliśmy Polsce. Zaczęliśmy od tego, właściwie pan zaczął, że macie taką inspekcję nad Odrzańską. To czym to się zakończy w waszym wykonaniu? Naszymi rekomendacjami co do tego, w jaki sposób wreszcie wprowadzić na Odrze zwłaszcza, bo nad Odrą jest dużo przemysłu i to głównie o to chodzi, ale nad wszystkimi polskimi najważniejszymi rzekami system bieżącego monitoringu. Dzisiaj słyszeliśmy od pani dyrektor i tak jesteśmy do pewnego stopnia pełni podziwu, że ona się na posiedzeniu komisji senackich wyjazdowym właśnie w Krośnie Odrzańskim pojawiła. Pani dyrektor z Wód Polskich, nikt wyżej z rządu się nie chciał pojawić, ale dobrze, że ona się pojawiła. Powiedziała nam coś takiego, co dla mnie było szokujące. No, na badania stężenia soli w ściekach z wielkich zakładów jest bardzo drogie i czasem tych zakładów na to nie stać. Znaczy albo Wody Polskie są po to, żeby dbać o dobro nas wszystkich, czyli o czystość polskich wód, albo są po to, żeby dbać o portfele prezesów spółek państwowych czy prywatnych, które spuszczają ścieki do Odry. Bo wiemy, że te złote algi, które były przyczyną w zeszłym roku w sierpniu tych masowych śmierci ryb, i które niestety, tak jak mówię, już się zaczynają w górnym brzegu Odry w tym roku pojawiać, wywołało zbyt duże zasolenie. Gdzie ono zostało spuszczone, nadal nie wiadomo. Wody Polskie ani Ministerstwo Klimatu i Środowiska do tego do tej pory nadal nie doszli. Miejmy nadzieję, że wraz z ocieplaniem się wód tego lata nie powtórzy się ta sama tragedia, ale na razie państwo polskie pod kierownictwem PiS-u nie wypracowało procedur, które by temu zapobiegły. Mimo, że od tej katastrofy minęło już 10 miesięcy. No miejmy nadzieję, że nie będzie powtórki. Miejmy nadzieję. Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej był z nami. Dziękuję bardzo i dobrego popołudnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.